czytaliście w mojej książce, wyraźnie to napisałem. Sprawy z mojej wiedzy, ja w nich nie uczestniczyłem bezpośrednio, tylko przez pośredników, były rzeczywiście dogadane, tylko niektórzy nasi koledzy z tak zwanej opozycji musieli zabłysnąć w mediach i pójść i opowiedzieć o tym, że są częścią bardzo ważnego dealu, który może tutaj zmienić Polskę, no bo oczywiście musiał jakiś kawałek splendoru spaść na nich. Skończyło się to tym, że Gowin, kiedy zobaczył, że nie może utrzymać szczelności informacji i tego wszystkiego, co wydyskutował choćby z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, bo on tutaj był jednym z głównych rozgrywających, nie doszło do odwrócenia większości. A gdyby doszło wtedy do odwrócenia większości, to dzisiaj mielibyśmy inny rząd, mielibyśmy innego prezydenta i funkcjonowalibyśmy w innej Polsce. To był dla mnie koronny przykład tego, jak interesy partykularne, partyjne, również po stronie opozycyjnej, mogą iść nad interesem państwa. Ja na coś takiego się nie godzę. Kosiniak-Kamysz namawiał Gowina i Gowin miał zostać marszałkiem Sejmu, być może premierem rządu technicznego, który miał dojechać do nowych wyborów. Wszystko było dogadane. Odwracamy większość w Sejmie. Ale nie. Ktoś musiał wyjść i pochwalić się, że jest tutaj ważnym graczem. Nie powiem, kto z nazwiska, ale przecież doskonale wiem, o kogo chodzi. Tak to się właśnie odbywa. Ja właśnie takiej polityki nie chcę. Ale słuchajcie, my wiemy, co to jest racja stanu. I my wiemy, że naprawdę wiemy, że te rządy trzeba skończyć jak najszybciej i rozpocząć nowe. Natomiast nie wierzymy, i to nie są osobiste ambicje, zrozumcie to proszę. Raz a dobrze. My tylko wiemy, że Platforma i cały ten układ opozycyjny budowany wokół niej, nawet w formule koalicji, 6 razy pod rząd przegrał z PiS-em. I dlatego uważamy, że żeby 7 raz nie przegrać z PiS-em, w tak krytycznym momencie potrzebne jest nowe rozdanie tego układu. Rozdanie partnerskie. Tak, żeby zmaksymalizować szansę na to, żeby ta Polska była lepsza. Dość tego przemocowego myślenia. Dość tego myślenia w kategorii coś mi się należy, bo jestem hegemonem i księciem krwi od 20 lat. Nie. Są nowi ludzie na rynku. Jest nowa energia na rynku. Musimy się nawzajem próbować opisać w tej sytuacji. Razem robić dobre rzeczy dla Polski, ale nie w logice hegemon przystawki, bo to nie jest kwestia ambicji. To jest kwestia odpowiedzialności za to, że 7 wyborów z PiS-em ta strona nie może przegrać pod rząd, bo dalej już jest tylko urbanizacja i dalej już jest nawet jeszcze gorzej niż urbanizacja w Polsce. Czysty polityczny pragmatyzm.